Z samego początku tego nabożeństwa, nie wiem czy zwróciliście uwagę, skoncentrowani jesteśmy na tym, aby imię Boga było uwielbione. Już druga pieśń, która tutaj była śpiewana, mówiła o Jego imieniu. I przychodzi taki czas, drodzy, że wypełnią się słowa, które mówią, że każde kolano, każdy język wyzna, że Jezus. Że Jezus jest Panem. Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. I też każde kolano ugnie się. I jak też dzisiaj chcę mówić o Bożym imieniu. Chcę mówić o Bogu, który jest Stwórcą wszystkich rzeczy. I ktoś tak pięknie powiedział, że kiedy Henoch zaczął wzywać imienia Bożego, ludzie odkryli największą tajemnicę: że człowiek może wołać do Boga, że Ty i ja możemy z Bogiem nawiązać społeczność, że Bóg, który jest niewidzialny, Bóg, którego nigdy nie widział, Objawia się człowiekowi w taki sposób, że człowiek może mieć z nim społeczność. Tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie. Bóg ma tak różne metody, żeby do nas przemówić. Żyjemy w czasach, w których co jedno się trochę naprawi, to drugie się zepsuje. Trochę ochłonęliśmy po COVIDzie. A tu jest kolejna tragedia. Ale Bóg jest niezmienny. On jest w swoim miejscu, na swoim tronie. Halleluja. Wszystko wokół nas będzie poruszone. Biblia mówi, że niebo i ziemia przeminą, tak? Ale słowo Pana, słowo Boże, nie przeminie. I dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu. Aby uchwycić się kotwicy życia, jakim, jaką jest Słowo żywego Boga. Bo jeżeli nie, nie ma dla Ciebie nadziei. Po prostu nie ma nadziei. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, od 9 wiersza do 12 czytamy następujące słowa. Ja. Mówi Jezus: Ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje. A Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na tym świecie. Lecz oni są na świecie, a ja do ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Powiem tak, kiedy czytam ten fragment, a czytałem go wielokrotnie, na nowo odkrywam coś więcej i więcej z tych głębokich prawd, o jakich tutaj mówi Jezus. Pierwsza rzecz, która dla mnie tutaj jest niezwykle ważna: Jezus modli się do Ojca w niebie, do swojego Ojca. On jest tym jedynym, wyjątkowym, jedynym, jednorodzonym synem. To jest Jego Ojciec. Który go posłał na tą ziemię. I modli się o coś szczególnego, o coś niezwykle istotnego. Mówi: Ojcze, ja z tej ziemi odchodzę, ale mój lud tutaj zostaje. To znaczy, ci, których mi dałeś, oni tutaj zostają. I ja proszę Cię, Ojcze w niebie, abyś ich zachował tutaj na ziemi. Abyś ich strzegł tutaj na ziemi, aby nikt z nich nie zginął. Niesamowita modlitwa. To nie była tylko modlitwa za tymi, których On bezpośrednio zostawiał, ale On modlił się o ciebie i o mnie, on modlił się o cały kościół, który miał powstać, on modlił się o tych, których Ojciec Mu podarował. Nie wiem, czy tak patrzyłeś na siebie, ale ten tekst Bożego Słowa mi mówi, że każdy, każdy nowonarodzony człowiek, każdy zbawiony człowiek jest podarunkiem od Ojca dla Jezusa. Tak tu jest napisano. Ojcze, modlę się za tymi, których mi dałeś. Jesteś podarowany albo pozwoliłeś się ojcu podarować Chrystusowi, czy ciągle nie chcesz się podarować Chrystusowi? O tych on się modlił. O podarowanych. I mówi: "Zachowaj ich. Tych, których mi podarowałeś, zachowaj ich." Aby byli zachowani w Twoim imieniu. Ja, dopóki byłem na tej ziemi, ja ich zachowywałem, i Jezus mówi: I ja ich strzegłem, pilnowałem, aby nikt z nich nie zginął. Drodzy, dobrze jest wiedzieć, że każde Boże dziecko, każdy, który został przez Ojca podarowany Jezusowi, a z drugiej strony został przyniesiony, przyprowadzony do Jezusa przez Ojca. Bo tak mówi Jezus w innym fragmencie: Nikt do mnie nie może przyjść, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Ale słuchajcie, to nie jest takie ciągnięcie do Jezusa, a Ty się zapierasz, wyrywasz. Kopiesz, bo ty nie chcesz przyjść. Nie, Jezus tak nie robi z nami. On nas łagodnie podprowadza pod krzyż do Chrystusa. I ty sam i ja sam musimy odpowiedzieć, czy chcę być podarunkiem od ojca dla Jezusa i być zbawionym, czy nie. To Słowo zachować greckie oznacza Ojcze, modlę się, abyś czuwał nad nimi, abyś pilnował ich, abyś strzegł ich. W czwartek tutaj któryś Brad Mirek przeczytał nam, że nikt nie jest w stanie nas wydrzeć z ręki ojca i z ręki Syna. Chyba że sami będziemy chcieli. Z tej ręki Bożej wyjść. Bo nikt z nas, on nigdy nie będzie nas trzymał wbrew naszej woli. Dał nam wolność, abyśmy mogli iść za nim, być posłuszni jemu albo gdzieś tam w pewnym momencie, jeżeli coś innego uważamy za atrakcyjniejsze. On dał nam wolność. Imię Pana. Mówi Salomo, imię Pana jest mocną twierdzą i chroni się do niej kto? Pamiętacie? Kto się chroni do tej mocnej twierdzy, do imienia Pana? Wzywa to imię Pana. Tam jest wyraźnie napisane i chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. I jest bezpieczny. Tak w związku z tym sprawiedliwy to jest ciekawa rzecz, że niesprawiedliwy nie znajdzie schronienia. Ale inaczej, człowiek, który nie chce porzucić grzechu, a szuka schronienia, nie znajdzie tego schronienia. Musi odwrócić się od tego wszystkiego, co Boga nie chwali. Tak, jak słyszeliśmy tutaj, człowiek musi, czy to od razu, czy jest to proces, ale dochodzi do takiego momentu, że wyznaje swój grzech i zaprasza Chrystusa do swojego życia. Tak więc, Jezus tutaj mówi do Ciebie i do mnie. Modli się o Ciebie i o mnie. Ojcze, chcę, żebyś ich zachował w swoim imieniu. I chcę, Jezus dzisiaj, szczególnie w tym czasie, jaki przeżywamy, aby, abyś ty i ja, abyśmy podnieśli nasze głowy do góry w stronę Boga, spojrzeli na Niego i u Niego znaleźli wszelką pomoc, błogosławieństwo i życie. A On to daje. Jeden z takich psalmów, nie wiem teraz który to jest, czy 121, czy 127, nie pamiętam, mówi: Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana. Hallelujah. Czy wiecie, że gabinet Boży nie ma godzin urzędowania? Ale ten gabinet Boży, tron Boga jest dostępny przez 24 godziny na dobę. I możesz przychodzić ze wszystkim. Drodzy, oto kiedy patrzymy do Bożego Słowa, Bóg mówi: Objawiłem Wam moje imię. Abyście w tym imieniu byli uratowani i zbawieni, abyście w moim imieniu znaleźli wszelką pomoc dla swojego życia w każdej sytuacji, w każdej sytuacji. Dlatego tak ważne jest, abym wiedział, znał to cudowne Boże imię. I kiedy patrzymy do Starego Testamentu, Bóg sukcesywnie objawiał swoje imię Izraelowi, swojemu ludowi. Nie po to, żeby ich głowa była pełna wiedzy, ale po to, aby oni zrozumieli naturę Boga, za którym poszli, w którego uwierzyli, i aby wiedzieli, że ten Bóg objawia się ze względu na nich. Na ich sytuację. Kiedy. Jeszcze troszeczkę o tym imieniu Boga. Wiemy, że to imię jest święte, oddzielone od wszelkich innych imion. Tak mówi Boże Słowo. W modlitwie pańskiej Jezus wyraźnie powiedział: Kiedy się modlicie, to mówcie. Mówcie do Ojca, Ojcze nasz, i mówcie niech święci się twoje imię. Wiecie, ono jest święte, czyli oddzielone od wszystkich innych imion na niebie, na ziemi i pod ziemią. Ono jest jedyne i wyjątkowe. I tobie mnie dane jest, abyśmy mogli wzywać imienia Pana. Byśmy mogli wzywać Bożego imienia. W tym imieniu lud Izraela był błogosławiony. I w tym imieniu Ty i ja jesteśmy błogosławieni. W imieniu Pana. Kiedy Mojżesz na pustyni stanął przed krzewem ognistym. Właściwie w głowie mu nie było, sądzę, nie były mu myśli, to jest taki mój domys, tego nie ma napisanego w tekście. Ale wiecie, on wypasa owce swojego teścia i znajduje się pod górą Bożą choreb. I sądzę, że on nie myśli tak bardzo może o Bogu, tylko o tej pracy, o tym skwarze, o tym wszystkim i nagle widzi ten krzew. On się pali, ale nie spala. I mówi podejdę i zobaczę to zjawisko. Co to jest? I wiecie, wtedy słyszy głos Pana, Moj Rzeszu, nie zbliżaj się. Zuj obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, to Ziemia Święta. I wtedy Pan do niego przemawia, objawia swoje najświętsze własne imię, żadne inne imiona w Biblii. Nie mają tej rangi, tej wagi, tego znaczenia, co właśnie to imię. Jestem, który jestem. Jachwę. Jestem, który... Panie, jeżeli zapytają o Twoje imię, co mam im powiedzieć? Powiedz im, jestem posłał do. Dziwne imię, ale to jedno słowo, albo to wyrażenie jestem, który jestem, mieści sobie niesamowitą głębię, bo mowa tu jest o nieskończoności, o wieczności Boga, o niezmienności Boga. On jest ciągle ten sam, jestem. I tak się zastanawiam. Zwróćcie uwagę, drodzy, to imię Jahwe, bardzo często właściwie przez Żydów nigdy nie wymawiane ze względu na jego świętość i wyjątkowość. Żydzi w tym miejscu wypowiadali Adonaj, Adonaj, Pan. A Septuaginta, tekst grecki, przetłumaczenie tłumaczenie z hebrajskiego na, na grecki, tłumaczy to jako Kyrios, Pan. Pan. Ale kiedy Bóg objawił to imię? Kiedy Bóg objawił to imię? Oto Bóg mówi: Nasłuchałem się, albo słyszałem krzyk mojego ludu w Egipcie. Idź i wyprowadź ich, bo ja Cię posyłam. Gdyby tak dzisiaj do Putina poszedł ktoś. I powiedział mu, wiecie, to musi być słowo pana i wola pana. To nie był pomysł mojżesza. On przecież to był pasterz. Miał kij, laskę pasterską, coś tam w jakąś torbę, i oto Bóg do niego mówi: posyłam cię do najpotężniejszego władcy w tamtym czasie starożytnym, który miał potężną armię. Miał mnóstwo niewolników, a jednym z tych ludzi, którzy byli wolni, zrobił ich niewolnikami, lud Izraela. A Bóg mówi, oto jestem, posyła cię do nich, idź. No i Mojżesz zrobił taką, wiecie, pojeździł trochę po sąsiednich krajach, zebrał armię i poszedł. Nic z tych rzeczy, oto staje pastuch, przepraszam, jak to nazwać pasterz. To będzie już eleganckie. Stoi pasterz, zwykły pasterz przed faraonem, który ma niesamowitą władzę i moc. On mówi: mam słowo od Boga. Mam słowo od Boga, który jest w faraonie twoim Bogiem. Jest nad tobą, nad twoją armią, nad wszystkim co posiadasz i mój Bóg mówi: wypuść Izraela. Wiecie, ja sobie tak myślę, on tam idzie, taki jaki był, ma tą laskę, ale za nim stoi słowo i stoi imię Boga. I ani faraon, ani armia nie była w stanie pokonać Mojżesza. Haleluja. Oto Ty i ja mamy w swoim życiu, przyjęliśmy słowo Pana, słowo Boga, który jest na tronie, ma wszelką władzę i moc i to Ty i ja mamy zwycięstwo. A my się boimy bardzo często. Idź w moim imieniu, wezwij mojego imienia. Tam, było, tam była jeszcze inna armia, Niewidzialna, duchowa, za tymi bóstwami Egiptu, za tymi czarownikami, którzy byli na dworze faraona i przy nim jako doradcy, tam była cała moc demoniczna i ciemności. I Mojżesz nie tylko z siłą fizyczną musiał się mierzyć, ale mierzył się z, całymi, z całą mocą demoniczną i diabelską. I musiał się skonfrontować. Co go czyniło mocnym? Imię Boga, które zostało mu objawione: Idź w tym moim imieniu, idź w, w autorytecie mojego imienia, mojego słowa, idź i wyprowadź naród izraelski, mój lud. My wszyscy wiemy, że to jest kapitalny opis wybawienia nas z naszych grzechów, z mocy diabła, przeniesienia nas z duchowej ciemności do życia z Bogiem. Właśnie tego doświadczyliśmy w, duchowo w, w naszym osobistym życiu. Oto Pan wybawił nas, bo to imię Jahwe jest zbawczym imieniem. Właśnie w tym kontekście wybawienia Izraela z Egiptu. Abyś nie musiał się bać, aby nikt z nas nie musiał się bać, aby nikt z nas nie, nie wątpił, że oto Bóg. Ma za mało mocy, aby wyzwolić mnie od wszelkiego grzechu, od wszelkiej mocy ciemności, od przeciwnika. Jesteś wolny w imieniu Jezusa. Jesteś błogosławiony w imieniu Jezusa. Bo przecież samo to imię Jezus niesie w sobie imię Jahwe, bo znaczy, Jahwe jest moim zbawieniem. Bóg, Jezus modlił się, ojcze, zachowaj ich w swoim imieniu. I Bóg chce, żebyś wiedział, żebyśmy dzisiaj wiedzieli, żebyśmy dzisiaj patrzyli w górę, żebyśmy dzisiaj mieli odwagę wzywać imienia Bożego. A później Bóg objawia swoje imię, Jahwe i Re. Pan zaopatruje. Drodzy, doskonale wiecie, w którym to było momencie. A jeśli nie, to przypomnę, Bóg mówi: ofiaruj do Abrahama, ofiaruj mi swojego syna Izaaka. I Abraham ma tyle wiary, ale też tyle bojaźni przed Bogiem. On doskonale wie, że to nie było przesłyszenie, to nie są jego jakieś dziwne. Do znania myśli, on wie, że to Bóg mówi. I ufa Bogu bezgranicznie. Jest gotów złożyć na ofiarę syna, o którego modlił się 24 lata. I tam Pan objawia na tej górze, kiedy on już zbudował ołtarz i związał syna, i podniósł nóż. Tam Pan objawia swoje imię Abrahamowi, ten, który zaopatruje. Drodzy, my doskonale wiem, że to jest obraz golgoty. Ofiarowany ten upragniony syn. Izak, umiłowany syn Boga-żywego Jezus, zostaje na wzgórzu, złożony na ofiarę. Jak powiedziałem kiedyś, tym razem Boża ręka anioł nie stąpił i nie powstrzymał oprawców. Ale Jezus został zabity z powodu Twoich i moich grzechów. Oto Pan znalazł baranka, tak jak na górze Moria. Kiedy anioł mówi: Nie rób tego, to była próba dla Ciebie. I nagle Abraham się odwrócił i zobaczył uwikłanego baranka. I tam objawił Bóg swoje imię. Oto Bóg mój zaopatruje mnie w baranka, który będzie złożony na ofiarę. Drodzy, oto Bóg zatroszczył się o baranka, który został złożony za Twoje i za moje grzechy. Dlatego we krwi Jezusa, przez jego śmierć i zmartwychwstanie, Twoje i moje grzechy są nam przebaczone. Jesteśmy oczyszczeni, usprawiedliwieni, święci, uświęceni. Oto Bóg nie patrzy na swoje dzieci jako pełnych grzechów, ale przez Chrystusa, przez jego przelaną krew, patrzy na Ciebie i na mnie jako usprawiedliwiony, sprawiedliwy. Ojcze, zachowaj ich imieniu Twoim. Wiecie, jak bardzo często diabeł przychodzi do serc Bożego ludu, Bożych dzieci, aby podważyć prawdę o od, odkupieniu i zbawieniu przez ofiarę Jezusa Chrystusa. I czasami nas wpędza w taki zaułek uczynkowości. Chociaż ja, Pismo wyraźnie mówi, jak ważne są uczynki i świadectwem są naszego chodzenia z Bogiem, ale gdzie nagle ten punkt ciężkości chcemy przenieść o będę będę mogę być zbawiony jak jeszcze zrobię to czy tamto czy o to ale on objawił swoje imię że on tylko on zaopatrzył ciebie i mnie w doskonałego odkupieńczego baranka jeśli w to wierzysz jesteś uratowany ale jeśli wątpisz jeśli odrzucasz nie możesz być uratowany. Bo oto Bóg dał baranka, którego możemy przyjąć lub odrzucić. Nie możesz tylko trochę uwierzyć. Oto Pan Bóg Zbawiciel dał nam baranka, dał nam zaopatrzenie. Zostałeś wykupiony z rąk tyrana, którym jest szatan. Diabeł, tego, który wiązał nasze życie. Ty i ja przez krew baranka zostaliśmy wypuszczeni na wolność, do zwycięstwa. I tak mówiąc, ojciec, który jest w niebie, w Chrystusie, daje nam wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie, jest nam dane. Oto mamy możliwość z ufnością przychodzić do świętego Boga i odebrać wszelkie błogosławieństwa, które On ma dla każdego z nas. Takie są piękne słowa, które mówią. W Nowym Testamencie Rzymian 8, 31, 32, jeśli Bóg za nami, to któż jest? To któż jest przeciwko nam? Jeśli wierzysz, że Bóg i Jachwek, ten, który zaopatruje, i dał ci doskonałego baranka, Odkupiciela, to kto może jeszcze ciebie mnie oskarżać? Jeśli tylko trwamy w Nim. Ufamy Mu. Ale możemy też odnieść, że to Słowo Ten, który zaopatruje. On zatroszczył się o nasze zbawienie, co jest zasadnicze, kluczowe. Ale pamiętaj też, że On jest tym, który zaopatruje nas we wszystko, co jest potrzebne do naszego codziennego życia. Wszystko. Wszystko. Wiecie, i moglibyśmy mówić mnóstwo świadec z własnego życia. Jak Bóg wkraczał. Kiedy wydawało się, że już nie będziesz miał na chleb, kiedy wydawało się, że już nie będziesz miał tego i tamtego, oto nagle zacząłeś widzieć wyciągniętą, błogosławiącą rękę Boga, który zaopatruje. Doświadczyliście tego, bracia i siostry? Doświadczyliście tego? Bo ja tak. Myśmy tego doświadczyli nieraz. to mogę mu zaufać. Jest taka piękna obietnica w liście do Hebrajczyków w XIII rozdziale w kontekście materialnym. Tam jest ostrzeżenie przed chciwością. I tam jest tak pięknie powiedziane. Nie, tam jest powiedziane tak, że nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Ja przeczytam ten fragment Bożego Słowa. Niechże życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Haleluja. Drodzy, czasami widzimy takie drobne rzeczy. Jeden misjonarz modlił się o aparat fotograficzny. Żeby mógł w misji używać tego aparatu. O dobry aparat. I wiecie, taka dziwna sytuacja, bo inny z usługujących taki aparat zostawił w pokoju hotelowym. I właściwie był na lotnisku i nie mógł wrócić. I tamten i dzwoni do tego misjonarza, mówi podjeść tam w pokoju, jest ten aparat. Zrób coś z tym i spróbuj mi go wysłać. On mówi, to, się, to jest zbyt skomplikowane, żebym ci wysłał. Nie dlatego, że on mu chciał zagadnąć. Autentycznie te formalności, jakiekolwiek tam były. On mówi, to się tak nie da. I on wtedy mówi, okej, okay, weź go sobie. A mówi, wiesz, od jakiegoś czasu się modlę o aparat. I Bóg mnie wysłuchał. A inna młoda dziewczyna, która studiowała gdzieś na biblijnym koledżu, pieniądze, które dostała na kolecz, zużyła, aby odwiedzić swoją matkę. I modli się: Boże, pomóż mi, bo nie mam teraz na kolecz, A wiesz, że chciałam odwiedzić moich rodziców. No, i ten sługa Boży, który akurat tam był w pobliżu, słyszał to. Kiedy się spotkali, powiedział: Bóg już cię wysłuchał, dostaniesz te pieniądze. Ona mówi: Jak to? Wiecie, Bóg, kiedy ona się modliła, Pan przemówił do niego: Ty zapłacisz za to. Może nie on bezpośrednio, ale. Postarasz się o to, żeby ona te pieniądze otrzymała. Popatrzcie, Bóg troszczy się o nasze życie. On powiedział, nie porzucę cię ani cię nie zostawię. My myślimy, co będzie za rok, co będzie za dwa, co będzie na emeryturze, co będzie, co będzie, ale patrz na Tego, Jego imię zachowa Ciebie i mnie. Ojcze, chcę, żebyś ich zachował w Twoim żeby patrzyli na ciebie. Ufali tobie. Oto Bóg nam objawił swoje imię. A później jak Izrael przeszedł i w końcu wyszedł z tego Egiptu i przeszedł na drugą stronę, wiecie, to była jedna z pierwszych rzeczy, którą Bóg im objawił swoje imię Jahwe Rafa, ten, który leczy. To jest ciekawe. On wybawił ich mocną ręką, wyprowadził i przeprowadził przez morze. Ledwo stanęli na drugiej stronie, gdzieś tam się zatrzymali, te gorzkie wody zostały uzdrowione i tam Pan objawił swoje imię: Ja jestem ten, który Cię leczy. Czy wierzycie dalej, wierzymy w XXI wieku, że Bóg uzdrawia? Fizycznie uzdrawia. Nie tylko naszą duszę, ale fizycznie uzdrawia. On się nie zmienił, bo on jest Jestem. On jest niezmienny. Pełnym mocy. Żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, mówi Bóg, do swojego ludu. Żadną chorobą. Choroba jest przekleństwem, jest czymś. Co jest wynikiem grzechu, upadku człowieka, ale Jezus przyszedł tak, jak rozprawić się z grzechem w Twoim i w moim życiu, tak przyszedł jako Ten, który jest Twoim i moim lekarzem. Możecie powiedzieć Amen. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg rzuca choroby. Bóg może użyć, dopuścić. Ale jest napisane tak już w psalmie 103. Pamiętacie błogosław duszą moja panu. I nie zapominaj wszystkich jego dobrodziejstw. On odpuszcza wszystkie winy twoje i leczy i leczy niektóre twoje choroby. Pomyliłem się, nie? Leczy wszystkie twoje choroby. Wiecie, sprawdzałem Izajasza 53, wiersz 4 i 5. Jego ranami i sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Nie tylko umarł za grzech, to jest zdumiewające, ale on wziął na siebie nasze choroby i niemoce, na swoje ciało i przybił je do krzyża. Zbawienie obejmuje całego człowieka, nasze wnętrze i także nasze ciało. I da, tam są takie dwa ważne słowa odnośnie chorób użyte. Tam jest, lecz On nasze choroby nosił i nasze cierpienia wziął na siebie. I to słowo On nasze choroby, to hebrajskie słowo, pierwsze, które tam jest użyte, oznacza chorobę, niemoc, słabość. Cierpienie. Ale to drugie słowo użyte jako cierpienie oznacza smutek i ból. Smutek i ból. Wiecie, do czego może doprowadzić smutek. Taki przeciągający się smutek. Ale tam jest ciekawe, że to słowo także oznacza cierpienie umysłowe. A więc. Nie tylko uzdrawia, Chrystus wziął w swoich ranach i sińcach na siebie nasze fizyczne, ale też duchowe, może tak naszej duszy, choroby, niemoce. Gdzie gdzieś tam następuje załamanie. Załamanie nerwowe, emocjonalne. Człowiek nie może sobie poradzić, nie może się odnaleźć. Ale on jest tym, który leczy. Haleluja. On jest tym, który leczy. Jezus w dwie trzecie swojej służby poświęcił uzdrawianiu chorych. Powiedział, no tak, bo lekarzy nie było. Jasne, że wtedy nie było tak jak dzisiaj. Dzięki Bogu za lekarzy. Ale dwie trzecie, kiedy wysyła 12 i 70, mówi, idźcie, Głoście królestwo i co dalej? Uzdrawiajcie chorych i wypędzajcie demony. Kobieta leżała chora, miała raka żołądka. Wiecie, niknęła w oczach. W pewnym momencie już zaczęła wymiotować krwią. Nie była w stanie wziąć nawet kropli wody do ust. Zawieźli ją do szpitala. Lekarze powiedzieli: To jest ostatnie stadium raka, niech jedzie do domu. My już nic nie, nie jesteśmy w stanie zrobić. I pojechała do domu, żeby umrzeć. I tak jakoś się stało: tak jak do Alicji ktoś przyszedł i coś zaczął mówić o Bogu, do niej przyszli wierzący i zaczęli mówić o Jezusie, który uzdrawia. Ma moc. I ona chciała posłuchać o tym Jezusie. Zawieźli ją na nabożeństwo. Słuchając Bożego słowa, pokutowała. Prosiła Boga o przebaczenie. I została zbawiona. Pokój Boży i radość wypełniły jej serce. Ale później postanowiła wołać do Boga i modlić się. Aby objawił swoją moc nad jej chorobą. Przez trzy dni pościła i modliła się. Trzeciego dnia wypluła guza, raka. Została całkowicie uzdrowiona. Pojechała do szpitala, tam gdzie była wcześniej. Lekarze ją zbadali. Była całkowicie zdrowa. Oto ja pan, twój lekarz. Ja wierzę, że dzisiaj też On jest tutaj obecny i może nas uzdrawiać. On jest tutaj obecny, aby nas ratować z wszelkiej opresji, wszelkiego zamieszania w naszych umysłach, wyzwalać nas wszelkiego strachu, bo jest wybawicielem. On dał swoje imię jak sztandar. Abyśmy w tym imieniu zwyciężali. Kiedy Amalek otoczył, czy podążał za Izraelem, słabych wybijał po drodze, którzy gdzieś tam zostawali w tyle, nie nadążali. Mojżesz z Aronem i Chórem stanęli i zaczęli się modlić. We wtorek tu jest modlitwa. Jeśli możemy, przyjdźmy, aby się modlić o Ukrainę. Aby się modlić o pokój tam na wschodzie, aby się modlić o zbawienie, jak słyszeliśmy tu w modlitwach tych ludzi z jednej i z drugiej strony. I zaczęli się modlić, i tam Pan dał im wielkie zwycięstwo, bo oni zaczęli się modlić, zaczęli wzywać imienia Bożego, i Bóg objawił im swoje imię, Jachwę Nissi, ten, który jest ich sztandarem. Dał zwycięstwo. Wiecie, każdy z nas ma takiego Amaleka, właściwie wszyscy mamy Amaleka. A Malek jest symbolem Twojej i mojej cielesności. Która jak tylko może to podnosi głowę. Nasze ja, cokolwiek, pragnienia niewłaściwe i tak dalej. Ale mamy sztandar imienia Bożego. I ty i ja możemy mieć zwycięstwo nad wszelką cielesnością. Tak? Bo nie jesteśmy już pod zakonem. I grzech nad nami nie będzie panował. Ale jesteśmy pod łaską i jest łaska, która daje moc, aby miał zwycięstwo nad cielesnością, której jeśli pozwolę wzrastać, ona mnie zabije. Duchowo zabije. A później cudowne jest jego imię Jahwe Shalom. Wojna, niepokój, strach, lęk Tak było w życiu Gedeona, Izraela, a Pan przynosi pokój. Wiecie, można mieć pieniędzy, domów, jachtów, nie wiadomo czego. Być totalnie nieszczęśliwym człowiekiem. Bo prawdziwe szczęście jest z góry od Boga. Bo prawdziwe szczęście jest wtedy, kiedy w Twoim i w Moim życiu jest obecność Boga. Asaf mówi: Moim szczęściem jest być blisko Boga. Jesteś prawdziwie spełniony szczęśliwy, kiedy Boży pokój i radość Ducha Świętego wypełnia nasze serca. Amen. Wtedy nie muszę się niczego bać. Mogę podskakiwać i z radością. Bo pokój Pana i radość Pana wypełnia moje serce. Może góra być problemów, ale wewnątrz Ciebie, wewnątrz mnie będzie głęboki Boży pokój i radość. On jest we szalom. Możesz przyjść do Ojca i powiedzieć: Boże, chcę Twojego pokoju, daj mi Twój pokój. A co mówić o tym, że on jest twoim i moim pasterzem? Wyobraź sobie przez chwilę. Jesteś właściwie nie musisz, no, ale ten obraz powinienem sobie przedstawić. On mówi, że jesteśmy jego owcami. Nazywa i wzywa nas po imieniu. Ty i ja znamy jego głos. Ja nie wiem, jak to było, ale ten młody Dawid, kiedy wypasał owce swojego ojca, tak sobie usiadł i zaczął rozmyślać. I Duch Święty tak go, mu podpowiadał. I on ułożył niesamowity Psalm 23, znany na całym świecie. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. On mnie prowadzi na najlepsze miejsca, nad spokojne wody. On jest Bogiem, który sprawia, że mój kielich się przelewa, a im bardziej na mnie nastają, to stół Jego jest obfitszy dla mnie. Zdumiewające, nie? Pamiętaj, kiedy diabeł atakuje ciebie, kiedy ludzie powstają przeciwko tobie, oto Bóg postanowił zastawić swój stół błogosławieństwa dla ciebie. Nie po to, żebyśmy wpadali w panikę, w rozpacz, ale abyś mógł się radować wobec swoich nieprzyjaciół, bo Pan pokoju jest z nami. Halleluja. Im więcej nastają, to Bóg postanowił jeszcze bardziej Cię błogosławić. I ostatnia rzecz, albo przedostatnia. On powiedział już, że on jest naszą sprawiedliwością. Kiedy czytam o tym imieniu Jeremiasza 23,6, że on objawia swoje imię, Pan, naszą sprawiedliwością, powiem Wam, kiedy to czytam, to jestem zszokowany. Bo Bóg objawia to imię w czasie ich odstępstwa nie dlatego, żeby uhonorować ich odstępstwo. Nie, aby dać im nadzieję, że jest możliwość, że mogą wrócić i być ocaleni. Nasz Bóg jest niesamowity. Do końca o nas walczy. Nawet kiedy nas sądzi, i kiedy w swoim sądzie gniewie przychodzi ten sąd i gniew, i, i rozprasza, to jednak mówi: Jest możliwość, żebyś wrócił. Dopóki jest jeszcze czas. I kiedy już świątynia została zburzona, kiedy Ezechiel prorokuje na samym końcu, Bóg objawia tam księgi Ezechiela imię Boga, Jachwe Szama. Pan tam mieszka. I Ezechiel z jednej strony wie, świątynia jest zburzona, lud jest, Judy uprowadzony, jest zniszczenie, wszystko i ma wizję nowej świątyni. I na nowo Boża obecność wstępuje i Bóg zamieszkuje. I sobie tak myślę, czy Bóg ma na tej ziemi swoją świątynię? Jak myślicie? Czy Bóg ma na tej ziemi swoją świątynię? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i duch Boży, duch święty mieszka w Was? A pamiętacie 6:16 drugiego listu do Koryntian. Zamieszkam. Pośród nich i będę się przechadzał. O kim on to mówi? O nas. Pan tam mieszka. Pan tu mieszka, pomiędzy nami, kiedy Kościół się zgromadza. Drodzy, powiem Wam, kiedy się modliłem, prosiłem Boga o słowo, to słowo bardzo wyraźnie przyszło do mojego serca. Ojcze, objaw im swoje imię. My wiemy, że te wszystkie Boże imiona wypełniły się także w osobie Jezusa Chrystusa. Wszystkie, bo jest Bogiem. Kto mnie widzi, mówi Jezus: Widzi Ojca. Ale teraz jest czas, żebyśmy coś z tym zrobili. Teraz, jutro, pojutrze, w dzień, w nocy. Chcę się modlić z odwagą, z wiarą, z ufnością. Chcę się modlić o uzdrowienie. Jeżeli jest gdzieś w nas choćby odrobina wiary, ale jest też ta potrzeba, to przecież mogę przyjść do tego, który jest moim lekarzem. Mam to odłożyć na kiedyś, na później? Możesz. A może jest tak, że jesteś czymś ściśnięty, albo masz jakąś sytuację, o to wiedz, oto On jest tym, który zaopatruje. On jest tym, który zabiera też smutek i daje odpoczynienie. Cokolwiek, czy dotyczyłoby to duszy, czy ciała, on objawił siebie, objawił swoje imię, abyśmy wzywając jego imienia. Imienia Bożego, imienia Jezus, doświadczyli Jego mocy, Jego miłości. Chcemy powstać. Czy potrzebuję dzisiaj wzywać imienia Jezus, imienia Bożego? Czy chcę Go wezwać dzisiaj, bo jest taka sytuacja. Czy mam odwagę, aby znowu go prosić, Boże, dotknij się mojego ciała, albo Panie, dotknij się mojego problemu. Słuchajcie, nie mówimy o tym, żeby zostało powiedziane kazanie, ale zwiastujemy słowo Pana, a on stoi za swoim słowem. chcesz wołać i wzywać tego imienia dzisiaj dla siebie? Czy chcesz? Czy są osoby, które dzisiaj chcą wzywać dla siebie imienia Bożego, aby On przyszedł do Twojej sytuacji, do Twojego życia? Pomógł Ci? Jeśli ktoś taki jest, dajcie mi znać przez podniesienie ręki, czy ktoś taki jest i chciałby, chciałby się tak modlić. Czy jest jeszcze ktoś? Słuchajcie, Bóg oczekuje, że będziemy go wzywać z wiarą. Będziemy go wzywać z wiarą. Halleluja. Chcemy się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Ty widzisz, Panie, te podniesione ręce. Ty widzisz Panie te potrzeby, te pragnienia, te sytuacje. Boże, tak wzywamy twego imienia, Ojcze, który jesteś w niebie. Ojcze, wzywamy twego imienia i prosimy cię przez Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, przyjdź. Przyjdź teraz do tych wszelkich potrzeb, jakie są pośród nas, do tych, którzy teraz szczególnie wołają, panie, czy to jest uzdrowienie ciała, czy to jest na nowo doznanie pokoju od Ciebie? Czy to jest zabranie jakiegokolwiek zamieszania z serca, z umysłu? W imieniu Pana Jezusa modlimy się o pokój Boży, o zwycięstwo, o uzdrowienie, o wybawienie, o zaspokojenie potrzeby, która jest wyznawana przed Tobą. Panie, przyjdź, bo jesteś Bogiem żywym, Bogiem, który czyni cuda. Bogiem, który słyszy i odpowiada na modlitwy. Dziękujemy ci. Dziękujemy Ci. Tak w imieniu Jezusa błogosławię moich braci i siostry, tych, którzy teraz, dzisiaj na tym miejscu wzywają i wołają do Ciebie. Modlę się i błogosławię tych, którzy nas dzisiaj będą słuchać. W imieniu Jezusa, abyście doświadczali Jego zbawienia, Jego uzdrowienia, Jego mocy. Panie, bo Ty jesteś żywy, prawdziwy. Niech będzie Tobie chwała. Halleluja.